Hej! Dziś zaczyna się nasza przygoda z przyczepą. Zaczynamy ją od remontu. Jeśli macie ochotę zobaczyć te wszystkie etapy, to zachęcamy do subskrypcji, będziemy dodawać filmy. Tak wyglądała przyczepa przed wszystkimi naszymi zmianami. Zdążyliśmy zdjąć podłogę. Okazało się, że jest milion warstw, więc doszliśmy do ostatecznej, do sklejki. Na to trochę ją utwardzimy, bo się rusza na łączeniach. Zdjęliśmy już fronty od półek. Mamy zamiar umalować całe półki. Obtapetować tutaj tą część. W łazience też remont. Jednym słowem, będzie nie do poznania. Po ściągnięciu tutaj warstw okazało się, że tu był kiedyś przeciek. On jest uszczelniony, no ale jednak pozostawił po sobie trochę. Wycięliśmy już płyty. Tu będą ustawione. I teraz to samo się stało tutaj. Wyskrobaliśmy starą. To była taka deseczka. Dotniemy ją na wymiar i wpasujemy tu i tutaj. Reszta jest tutaj wszystko sztywne, sprawdzone, więc odnowimy tak, żeby było porządnie. W planach mamy obmalowanie sklejki. Na frontach jest bardzo ładne drewno tu dookoła, więc to zostawiamy. Malujemy tylko sklejkę, środek, drewniane uchwyty oraz cały ten tu boczny na ozdobnik zostawiamy drewniany. Ściany będą w innym kolorze, półeczki w innym. Zostawimy też pewne elementy tutaj takie, które są bardzo ładne, niezniszczone. To są tutaj tą listwę, tą spod spodu oraz tą. To zostawiamy. Zabieram się za demontaż zasłonek. Żeby to odkręcić, wystarczy odkręcić tutaj śrubki i to w całe zejdzie bez problemu. I odkręcamy. Wygląda to tak. To jednak zostawiam, bo tu są LEDy. Musiałabym je odkleić. Więc tą zostawię, podkleję, a tamte są ściągnięte. Pokażę Wam spod spodu, że jest to... Nic się tu nie dzieje. Wszystko jest jak powinno być. Dlatego my kupimy cienką płytę. Tutaj się ją dotknie na wymiar, a pod spodem Kamil weźmie i zrobi stelaż, który podtrzyma te punkty tutaj styczne. No. Tak więc to tyle. I tu już mamy podporę. Taką uspawaną i będzie montaż. Pokaż nam, jak to, co tutaj będzie zrobione. Żeby tą podporę wsadzić tu. Widzę, że jest za długo, bo nie odliczyłem tym w ogóle. Trzeba ją wkrócić. I damy ją mniej więcej tu. Profil też jest za wysoki, czyli profil też idzie do zmiany. I na tej podporze później pójdzie się podpora bezpośrednio na łączenie podłogi do tej podpory. No to wracamy, jak przyspawasz to.
Dzisiaj idealna pogoda na majsterkowanie. Delikatnie wieje, ale bardzo przyjemnie. Kamil już idzie, robi konstrukcję. Pomachaj do nas. Powiedz mi, jak się nazywa ten metal? Profil. A, profil. Dobrze mówiłam. Profil zamknięty. O. A, no dobra. To 50 na 50. Konstrukcja z całkiem. Jak myślisz, ile ci zejdzie? Jak to bije, to tylko po... A ty mnie nagrywasz raz? Tak. Jak to bije, to tylko wszystko wytrwałeś do kupy i zamalowanie jedziemy zmarzyć. Ciekawa jestem, jak nas słychać bez głośnika. Nie, bez głośnika, tylko głośnikiem samej kamerki, bez jakiegoś zewnętrznego. I czy bardzo słychać te szumy wiatru, który teraz jest? Jeśli tak, to bardzo przepraszam, musicie się przyzwyczaić. Mamy ramę. Do ramy jest złapany całownik na nito na prędko. Z drugiej strony tak samo. Między całownikami jest kolejny celownik jako podpórka. I później już bezpośrednio po całą podłogę zabite są takie zastrzały, które powodują, że jest sztywno. Za chwilę zobaczymy, ile to wszystko waży. Mamy zrobioną konstrukcję. Tak to wygląda. Podłoga się nie rusza, jest sztywna, stabilna. Zaraz pojedziemy zważyć przyczepę, ile doszło. My musimy wsadzić te prąty na terasę, żeby było wiadomo, jak to mniej więcej wygląda. Jedziemy na ważenie. To tutaj za rogiem. Na razie mamy pauzę, bo popsuł się kierunek, więc musimy zobaczyć, co jest grane. Testy świateł wypadły negatywnie. I tutaj mamy powód. Jest uksyta jedna nóżka, więc musimy zmienić wtykę. Już kupiliśmy drugą. Tak wygląda. Koszt 10 zł, więc nie jakiś potężny. Funkiel, nówka nieśmigana. Kamil będzie tu zmieniał. Ja już zmierzyłem, to mój rysunek techniczny jest poprawny. Ja będę kamerował. Dobrze.
podłoga jest już przymocowana na wkręty. Wszystko jest sztywne, nic się nie rusza. Jesteśmy zadowoleni.